Pani Kasiu, przed nami kolejna edycja Top Model. Czy był taki moment na przestrzeni tych wszystkich właśnie edycji, że pani pomyślała sobie, nie mogę być już częścią tego projektu, albo po prostu nie mogę lub nie chcę? Wręcz przeciwnie i mówię to z pełnym przekonaniem, to jest program, który kocham absolutnie i nawet nie przypuszczałam, ile on mi samej osobiście da po ludzku, bo oczywiście z jednej strony mam taką ogromną misję, od początku miałam edukowania widza, o co chodzi w tym świecie mody, że to nie jest tylko taka po prostu, że to nie jest czerwony dywan, że to jednak jest po prostu normalny zawód, że my wszyscy z tej branży mamy określone zadania i również te zadania dotyczą modeli i modelek. Tego pięknego elementu branży i po prostu, że to jest praca, to jest raz. Ale po drugie, ten program mnie szalenie rozwinął, jeśli chodzi o taką otwartość, relacyjność. Też mnie dużo uczy, ponieważ te ciągle nowe pokolenia, one wnoszą coś zupełnie dla nas nieprzewidywalnego i muszę powiedzieć, że ja się wciąż czuję tak jak 10 lat temu, że zaczynam jakąś niesamowitą, ekscytującą przygodę i to co dla nich jest przygodą, dla nas jurorów, śmiem twierdzić, jest równie dużym wyzwaniem i również taką podróżą i przygodą i zagadką. Mam takie wrażenie, że dla wielu widzów Top Model, czy nawet dla dziennikarzy, jak podpisujemy czasem przy artykułach, tych, którzy zaczynają swoją przygodę z dziennikarstwem, może być właśnie, albo było kiedyś takim problemem właściwie, jaki zawód ma Katarzyna Sokołowska i że ten program może też pozwolił właśnie powiedzieć, kim jest kreator pokazów mody, kim jest ten, kto po prostu pokazuje nam potem, jak to wszystko powinno wyglądać. Ma pani też takie wrażenie? To prawda. On, oczywiście to jest program o modelingu, o tym wyzwaniu, które stawia zawód modelki i modela dla młodych ludzi, ale też mówi o branży, bo branża to nie tylko modelki i modele, to nie tylko projektanci, ale to też jest cała rzesza, już pomijając reżysera, on jednak jest gdzieś tam widoczny, powiedzmy, czy się podpisuje pod czymś, ale generalnie to jest branża, która skupia bardzo wiele zawodów, bo jak można zrobić pokaz mody bez garderobianych, bez asystentów, bez ludzi drugiego planu, którzy i ten backstage jest równie interesujący, jak to, co się dzieje na wybiegu czy na scenie, bo nawet czasem bardziej byśmy chcieli być za kulisami niż na wybiegu. Dziesiątki, setki, śmiem twierdzić, przy dużych produkcjach ludzi, którzy pracują na jeden pokaz, także to jest niesamowite i faktycznie ten program też jest o tym i to wydaje mi się jest bardzo interesujące. Kiedy rozmawiałem na konferencji Top Model z Michałem Pirugiem, on mówił, a gdy Kaśka była w ciąży, to w ogóle miała tak pięknie poustawiony kalendarz, że prawie widzowie nie zauważą w ogóle braku jej obecności. Potem jednak na konferencji to były pierwsze dni, gdy pani cieszyła się radością z narodzin syna. Czy teraz będzie pani mniej? No jest mi mniej, zdecydowanie. Ja jestem szalenie aktywną osobą zawodową. No, byłam bardzo, właściwie nie wychodziłam z pracy i no, generalnie życie, nie chcę powiedzieć w show biznesie, ale takie życie reżysera pokazów mody to są ciągłe plany zdjęciowe, to są nocne próby, to jest ciągła odpowiedzialność. Jestem takim często kapitanem okrętu, który wchodzi pierwszy na pokład i schodzi ostatni. Tego nie widać. Tak. Byłam 20 godzin na dobę często w pracy, w trudnych warunkach. Nie da się pogodzić tego z opieką nad maleńkim dzieckiem, zwłaszcza kiedy się no, jest faktycznie aktywną, karmiącą mamą, no to jest po prostu inny kompletnie rytm dnia, ale tak jak też powtarzam, ja mam swój timing teraz, to jest mój czas na ten moment wspaniały i bez absolutnie żadnego żalu, wyczekany, kiedy ja się skupiam na tym macierzyństwie i oczywiście są takie momenty jak dzisiaj, kiedy mogę na chwilę wyjść pomiędzy tymi obowiązkami, ale po prostu wracam do tego mojego synka ukochanego, także no to jest normalne.